Cześć, witam serdecznie. Maciek Szcześniewski z tej strony. Jesteśmy w hali bokserskiej imienia Stefana i Krzysztofa Skałki na hali Hutnika. Kolejne jeden na jednego przed nami. Dzięki, że subskrybujecie kanał, dajcie łapkę w górę. Fajnie, że nas wspieracie. Fajne, pozytywne opinie do nas spływają. Dzisiaj wreszcie będziemy poruszać się w temacie adekwatnym do anturażu naszych spotkań, bo ciągle jesteśmy w hali bokserskiej, więc wreszcie porozmawiamy sobie o boksie. Jest z nami dzisiaj trener sekcji boksu Hutnika Kraków Tomasz Solarz. Cześć Tomek. Witam serdecznie. Zacznijmy może od tego, jak w ogóle zreaktywowano sekcję boksu na Hutniku, kiedy to było, bo to już jakiś czas temu. I też jakbyś o sobie opowiedział, jak zaczęła się twoja przygoda z boksowaniem? To może zacznę najpierw od tego, jak ja się pojawiłem w ogóle na sali bokserskiej. Dobra? Jasne. To było gdzieś mniej więcej 25 lat temu, zacząłem przygodę z boksem. Pojawiłem się tutaj na suchych stawach i, no i tak już to poszło, nie? Życie zatoczyło koło. Po 25 latach jestem teraz tutaj jako trener, więc tak to wygląda. Jeszcze nadmieńmy, bo też to jest bardzo ważna informacja, że jesteś wychowankiem Stefana Skałki. Tak, bokserskim. Także tak, świętej pamięci wychowankiem Stefana Skałki, dokładnie. Patrona hali, w której się znajdujemy. Także zgadza się. To też bardzo fajna historia. No dobrze, no ale sekcja 2 lata, tak? Tak. Bokserska. Po reaktywacji 2 lata. I... Czy turnieje za nami? To turniej jak za chwilę. Dobrze. A jak uważasz, że sekcja funkcjonuje? Jak prosperuje? Rozwija się? Macie coraz większe zainteresowanie? Uważam, że jak najbardziej. No, na chwilę obecną mamy dwie grupy. Grupa początkująca i grupa zaawansowana. Zarówno na jednej, jak i drugiej mamy po 30 osób, więc wydaje mi się, że jest... Mieścicie się tutaj, w tej hali? Czy już zaczynamy? Musieliśmy podzielić, bo mieliśmy przez chwilę czasu, mieliśmy razem wspólnie zajęcia. A teraz jest dużo wygodniej, jak pracujemy tak jakby na dwie grupy. Jeszcze wracając do ciebie. Skąd w ogóle taka chęć, żeby się bić? Jak byłeś małym, młodym chłopcem, jakoś... Kurczę, tutaj z Krakowa jesteś? Tak, tak, tak. Jestem z Krakowa, jestem z Nowej Huty. Jestem. Skąd się wzięła? Kurczę, nie wiem. No, dzieciaka ciągło mnie właśnie między innymi do takich sportów jak karate, kyokushin, judo i gdzieś tam jakieś... Jeszcze wtedy MMA nie było. No i nie mogłem się za bardzo odnaleźć, nie? I przyszedłem tutaj na salę i od tamtej pory pokochałem ten sport, nie? Nie wyobrażałem sobie życia bez tego sportu i no tak już zostało, no. Teraz się cieszę, że mam możliwość prowadzić zajęcia i być tutaj jako trener. No właśnie, no bo boks też kojarzy się ludziom może takim z ulicy, prawda? Jako, nie wiem, jakiś brutalny sport i bokserzy kojarzą się jako ludzie tacy, którzy chcą komuś dać w ryja, za przeproszeniem. A wbrew pozorom bardzo często boks jest, czy bokserzy, czy osoby trenujące, to są właśnie ludzie pokorni, którzy, że tak powiem, boks też uczy dużo chyba życiowo, tak, prawda? Tak. Uczy na pewno szacunku do siebie, szacunku do przeciwnika, szacunku do ludzi. Bardzo podobnie było też ze mną. Ja miałem tyle emocji gdzieś w sobie, że naprawdę gdzieś tam się biłem jako mały chłopak, młody chłopak. Jak przyszedłem na salę, zupełnie się zmieniłem. Uspokoiłem się, miałem gdzie się wyżyć, miałem gdzie potrenować. Poznałem fajnych kolegów i uważam, że to był dobry ruch w moim życiu, że w ogóle się pojawiłem na sali bokserskiej. To miało też na pewno duży wpływ. Czyli tak jakbyś miał powiedzieć, czego najbardziej cię nauczyły sporty walki, bo ty boks, czy jeszcze to karate, tak? Mówiłeś? Znaczy to było, tak jak byłem małym chłopcem, to gdzieś tam karate, kyokushin, ale teraz później to cały czas boks, no i od ostatnich gdzieś 8 lat jeszcze jestem zawodnikiem grapplingu Kraków. Aha, też tam sobie trenuję. To bardziej zapasy? MMA. MMA, no to... Jak byś porównał treningi i bokserskie i MMA? No bardzo podobne. Uzupełnia się to? Czy... Tak, no jest ciężka naprawdę robota. Jest ciężka codziennie praca. Codziennie trenujesz? Czy... No teraz już nie, no teraz już jestem już troszeczkę starszy, już nie mam tak też czasu. Zresztą prowadzę tutaj zajęcia. Poświęcasz się bardziej też... Tak, dokładnie tak, ale był taki moment czasu, że trenowałem codziennie, nawet 2 razy dziennie. Jeżeli były jakieś turnieje, zawody, to... Solidne przygotowanie, bezpośrednie przygotowanie do walki, to tak wygląda, no, że się pracuje. A kończąc jeszcze temat twój, jakbyś powiedział to z autopsji,
ale też pod kątem zajęć. Czy w ogóle trenowanie boksu i sztuk walki jest bezpieczne? Bo no, różnie się ludzie też na to zapatrują i czasami na przykład zdarza się, że w mediach jak tam jakiś bokser czasami coś powie głupiego, to mówią, a tyle wyłapał na tą głowę tych ciosów, że już mu się w głowie miesza. To jak wydaje to... mi się, że zależy to też od trenera, od osoby, która to prowadzi. My mamy tutaj zajęcia, mamy grupę zaawansowaną. To są już doświadczeni zawodnicy, którzy sparują. Mamy młodzież, kto ma 8-9 lat, to są dzieciaczki, można powiedzieć jeszcze, to skupiamy się na pracy technicznej. Dużo techniki robimy, robimy pracę w parach, ale staramy się, żeby te dzieciaki jeszcze nie sparowały, nie obijały się. Mamy też dziewczynki, mamy... O, proszę. Tak, mamy dziewczynki. No i jak sobie radzą? Bardzo sprytnie. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. Z gracją, taką inną zupełnie tak, dla kogo. Ale jest solidna praca, jak na dziewczynki, naprawdę fajnie trenują. Super. No dobra, no to jak już tak zacząłeś opowiadać mocniej o tym, kto trenuje i tak dalej, no to opowiedz nam, jak ta sekcja wygląda, jak wyglądają zajęcia, czy trzeba się zapisywać, jak w ogóle teraz też w tym okresie trudnym, pandemicznym, jak to wygląda, można się przyjść, zapisać? Tak. Trenujemy poniedziałek, środa, piątek. Grupa początkująca to jest godzina 17. Grupa zaawansowana 18:15. Czyli właśnie, ile trwa trening tak mniej więcej? Grupy początkującej godzinka 15 minut. Wydaje nam się, że to wystarczy w zupełności dla takich młodych dzieciaków. A zaawansowani już dłużej? Półtorej godziny pracujemy. No i jak to w ogóle wygląda? Najpierw jest rozgrzewka jakaś? Tak, trenujemy, mamy rozgrzeweczkę. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że prowadzę tutaj zajęcia z Krzysztofem Prażuchem. To jest mój serdeczny kumpel, pozdrawiam Cię Krzychu. Prowadzimy razem te zajęcia. Dołączył do nas teraz Sławek Moskal, który też będzie teraz prowadził z nami, ze mną będzie prowadził grupę też początkującą. Więc sztab szkoleniowy nam się powiększa. Ogólnie treningi zaczynamy od mocnej rozgrzewki. Grupa początkująca, poświęcamy dużo czasu właśnie na pracę techniczną, na pracę w parach, wiadomo, skakaneczki, piłeczki, walka z cieniem. No i tak mniej więcej to wygląda. Praca na przyborach. Wyposażenie tutaj na sali jest odpowiednie? Mamy bardzo dobre. Tak jak zresztą widać, mamy ring. To jest dużo... Tu jest w ogóle taki klimat fajny, mi się wydaje, do pracy. Nie no, jest petarda, naprawdę. Ja jestem mega zadowolony. Trenowało się na dużo gorszych salach. Tutaj dzisiaj w ogóle młodzież ma, uważam, że ma naprawdę predyspozycję do trenowania. No, mamy lustra, mamy worki. Wszystko fajnie jest. To wygląda, tak kompleksowo. Widać, że tutaj nawet osoba, która może nie jest jakimś też profesjonalnie trenującą osobą, to widzi, że to wszystko ma ręce i nogi. Nie? Tak, że to ma to sens. Jest tutaj... duża sala, mamy tutaj... W pewnym momencie mieliśmy tu po 40 osób na sali. Ale to ciekawe, że jest takie zainteresowanie, bo w sumie... Tutaj w Nowej Hucie, czy ogólnie no, Kraków duże miasto, prawda? Natomiast też boks, nie wiem, no, jak tak patrzysz całościowo na miasto, no, to faktycznie gdzieś rozwijał się bardziej w siłowniach, w jakichś takich miejscach, gdzie trenowało się ogólnorozwojowo, ale też zawsze był szkoła Drwala na przykład, prawda? Przy tej siłowni. Tak, ale to jest, mówimy teraz stricte o boksie, no to zawsze był Hutnik. Była Wisła, to były w Krakowie takie kluby. Wiodące. Tak, wiodące, dokładnie. My powróciliśmy do treningów, mamy też w Nowej Hucie nowochódzki klub bokserski, który prowadzi Marcin Wyka. Też dużo ma tam chłopaków, też mają mocny skład mają. Czyli pokazuje, że jest zainteresowanie na boks, prawda? To jest fajne. Oprócz tego, że dzisiaj uważam, boks przeżywa troszkę, może nie, że ciężkie czasy, ale ma dużą konkurencję w postaci MMA. No właśnie, to jak ty się na to zapatrujesz, no bo też trenujesz, więc siłą rzeczy rozumiem, że też jakoś się interesujesz. I tak. Jeszcze z innej strony chciałbym to ugryźć tak od powiedzmy kontu biznesowego, ale to za chwilę może. No właśnie, no i uważasz, że to bardziej się rozproszy, jeśli chodzi o treningi, że pójdzie na przykład część osób bardziej w MMA, część w boks, czy ogólnie to jest tak, że ktoś przychodzi, chce trenować sztuki walki i też często nie do końca zna własną drogę, która by go interesowała i chce spróbować po prostu, a potem się to wykształca, czy boks, czy MMA? Różnie to bywa. No, do nas przychodzą na przykład na sparingi ostatnimi czasy, jak się przygotowywał do walki Tomasz Drwal tutaj na sparingi. Przychodzi jeszcze wielu innych zawodników MMA, więc
tutaj bardziej podciągają tak jakby ręce, nie? Więc... Ale ogólnie w MMA też jest duża praca, to znaczy też jest duże zainteresowanie i ciężko mi tak jest powiedzieć, rozróżnić, nie? Jakby to miało wyglądać. Ale ogólnie sporty walki mają się dobrze, jeśli chodzi o zainteresowanie. Jak najbardziej. Okej. Czyli już poruszyłeś ten temat sparingów. Czyli to też jest element, najpierw ta rozgrzewka, potem pewnie jakieś ćwiczenia takie bardziej na workach, rozumiem, czy walka z cieniem. I te sparingi też wchodzą w grę. No, tak. Osoby, zawodnicy, którzy już startują, którzy biorą udział w zawodach, to jest obowiązkowo. Już są kumaci. To są już kumaci, to praca sparingowa jest obowiązkowa, więc bez tego nie ma zawodów. I to w kaskach się odbywa na treningach? Tak, jak najbardziej. My pracujemy w kaskach, ubieramy kaski, szczęki, duże rękawice. Czyli bezpieczeństwo. I tutaj w ringu właśnie. To jest podstawa. Tak. Ale to właśnie też fajnie, że macie ten ring, bo mi się wydaje, że tak na sucho bez ringu to jest nie to samo, nie? Jak już zawodnik ma ten ring, żeby poczuć go, gdzie się przemieszczać, to też chyba jest duży plus, nie? Zupełnie jest inny boks. Dużo jest osób, co nie czuje się komfortowo na linach. Dużo osób właśnie umie boksować na linach, więc ring jest potrzebny. Samo to, że na zawodach mamy ring, więc... To tak by zawodnik nie trenował na boisku Dokładnie tak. Więc fajnie, że tutaj mamy do dyspozycji właśnie ring, bo uważam, że to jest bardzo dobre. No. To jeszcze kontynuując kwestię sekcji, bo stoi koło Ciebie tutaj taki wielki puchar, może zaprezentuj. Proszę. Ostatnio miały miejsce na Hutniku zawody Mistrzostwa Małopolski w boksie, tak? I no, opowiedz nam o tych... Ten puchar akurat jest z pierwszych mistrzostw, które organizowaliśmy i byliśmy, że tak powiem, no, organizatorami. To jest pierwszy, to jest z pierwszego turnieju. To jest wrzesień zeszłego roku, tak? Tak. Zajęliśmy pierwsze miejsce dla najlepszej drużyny mistrzostw Małopolski w boksie. To był w ogóle debiut, to był nasz pierwszy turniej po reaktywacji klubu i uważam, że wypadliśmy bardzo przyzwoicie. No, samo mówi za siebie, prawda? No, zdobyliśmy puchar, wystawiliśmy 13 albo już nie pamiętam ile zawodników. Mieliśmy dużo pierwszych miejsc, więc... Więc całkiem fajnie. I to się jakoś sumuje w wyniki walk? Bo opowiedz jakby, jaka jest forma tego takiego właśnie turnieju. To jest tak, że jakby każde zwycięstwo się liczy za jakiś punkt? Czy... Tak. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda, ale liczy się, ile osób było w finale, ile było pierwszych miejsc, ile drugich i ile trzecich. I to się sumuje tak jakby i... A w różnych kategoriach dokładnie wagowych. Tak. Teraz w marcu, które były zawody, zajęliśmy trzecie miejsce. Bo były kolejne. Tak. Także tu też fajnie, że Hutnik w końcu ta hala odżyła. Coś się zaczyna dziać. Czyli również nie tylko jest sekcja, ale także Hutnik się stara o różne organizowanie różnych turniejów, tak? Dokładnie tak. Jest jeszcze jakiś taki delikatny przeciek, że może jest szansa, żeby zorganizować tu kiedyś Mistrzostwa Polski Seniorów. Aha, czy to już jest to taka najwyższa ranga, dokładnie, że tak, tak powiem, w sporcie tym nie telewizyjnym. Olimpijskim naszym boksie, tak. Mistrzostwa Polski Seniorów. I kiedy one się odbywają, czy to cyklicznie pewnie jakoś? Cyklicznie, tak. I może uda się akurat, żeby Hutnik zorganizował i był organizatorem tych mistrzostw. No to... Fajnie by było. Super. To też taki krok milowy byłby też pewnie w rozwoju tutaj, takim rozgłoszeniu, że ta sekcja... Tym bardziej wypadliśmy bardzo fajnie, dużo ludzi chwaliło, przyjechał cały tutaj makroregion Małopolski, dużo osób się wypowiadało, że naprawdę, no petarda. Na dużej sali mieliśmy ring, do dyspozycji wszystkie szatnie, tutaj też się chłopaki rozgrzewali, trenowali, przygotowali. Nie, no zaplecze tutaj to jest miód, nie? Naprawdę, bo miód. Przecież ostatnie siatkarze też, to hala jest olbrzymia i też tutaj właśnie fajnie, że jest, można się rozgrzać, jest gdzie się, nie wiem, odpocząć też po takiej walce. Tak. Na pewno, że tak możemy zareklamować, że tutaj turnieje bokserskie to naprawdę jest kosior. No właśnie, i są jacyś zawodnicy obiecujący tutaj, tak pod waszym okiem? Jest dużo chłopców i mamy też dziewczynę, która boksowała, Kinga Arendarczyk. Cieszę się, że się nie pomyliłem, bo ciężkie nazwisko. Mieliśmy 13 osób, które wystawiliśmy teraz. 3 osoby nam się rozchorowały, więc taki skład do boksu mamy 16-17 osób. I to jest, uważam, że na tak krótką działalność, którą teraz odnowiliśmy, to uważam, że jest bardzo dużo ludzi. Nie? No szybko pozyskane takie twarze, które naprawdę mogą... Nie chciałbym nikogo faworyzować, nikogo pominąć. Uważam, że mamy naprawdę świetną młodzież, no, tylko trzeba ich trenować.
I myślisz, że jest szansa, że ktoś może wypłynąć na jakieś szersze wody? Wydaje mi się, że tak. I tutaj warto nadmienić, bo mamy zawodnika właśnie Zakopanego, o którym rozmawialiśmy, Klemę Szczepaniak, który boksuje u nas tutaj. Był ostatnio na Mistrzostwach Polskich, minimalnie przegrał o walkę o medal. No i to jest taki, można powiedzieć, mocny punkt naszej drużyny. Zakopiański charakter. Zgadza się. To w połączeniu z nowochódzką szkołą to w ogóle jakiś tak, to wulkan. Tak, będzie dobra mieszanka będzie. No, wybuchowa. Wybuchowa, ale dokładnie to nawet z Zakopanego przyjeżdżają ludzie. Tak, przyjeżdżają chłopaki do nas z Zakopanego, przyjeżdża ich trzech. Marcin Papież i Adaś Czerniek jeszcze. To super, to poniedziałek, o czym świadczy, tak, że 100 km jadą na trening. No mam nadzieję, że to też zmobilizuje inną młodzież, która mieszka tak blisko że warto przychodzić na salę. No. Kurczę, super, fajna sprawa. Dobrze, no to może powiedzmy sobie o tych sztukach walki innych, czyli MMA. Jak ty w ogóle się zapatrujesz też na to, co widzimy, bo tak moim zdaniem, osobą, która się tak interesuje, może trochę, ale nie jakoś bardzo, no to też te sztuki walki w telewizji troszeczkę, wydaje mi się, że biznes trochę przysłonił sport jednak. Jak się do tego ustosunkujesz? Te walki najlepsze kiedyś, wiem, że to trochę kiedyś to było, no nie? Ale ja pamiętam, jak jeszcze byłem dzieciakiem, to naprawdę jak wychodzili ci goście w tych walkach takich topowych wag, no nie? No to naprawdę była taka walka na śmierć i życie. A teraz to ja mam wrażenie, że to jest więcej negocjacji biznesowych i kombinowania. Więcej polityki się zrobiło. Niż boksu, nie? No niestety chyba tak jest. No patrząc po tych galach, to no, tak to wygląda, nie? Że aspekt sportowy chyba zaczyna być delikatnie na drugim miejscu przez te walki, jakie są, prawda? Czyli przez te friki. Sport właśnie. No właśnie Fame MMA i w ogóle. Jak się zapatrujesz na Fame MMA? No ja niekoniecznie jestem zwolennikiem tego. Wolę czysty sport. Czyli jakiś KSW, ewentualnie Gromda. Gromda to chyba taka... Gromda, tak. To jest na gołe piąchy akurat. No wiem, ale właśnie to jest takie na czasie się chyba bardzo rozwija ta federacja, nie? Że... Dość solidnie się rozwija. No... Ciekawe to jest. No ale ja powiem szczerze, jak oglądałem ostatnią galę, to sobie tak myślę, że jak źle trafisz, to można zabić przecież nawet chyba kogoś, nie? No może być problem, no bo to biją się chłopaki na gołe ręce, więc to, kontuzje są. To już jest raczej średnio chyba bezpieczne ogólnie. No tak, dość, że twarz poobijana, to jeszcze połamane ręce przecież, nie? No tak. To jest chyba największy problem z tym w tej dyscyplinie. No to już jest chyba dla hardkorów takich naprawdę, co potrzebują adrenaliny. Zresztą no, nie bez powodu gdzieś tam no, w Gromdzie spora część uczestników to różne inne uliczne sporty, że tak powiem. Tak, ale też dużo, dużo pięściarzy. Właśnie ciekawe jest to, że chyba z tych pięciu gal Gromda, to większość to wygrali, no, bo tam jest taka mieszanka, no, są ulicznicy, którzy tak, gdzieś tam tak, ustawki tak, i tak dalej, dokładnie a tak. Są też sportowcy i chyba większość, nie skłamię chyba, jak powiem, że większość wygrało ci sportowcy jednak, czyli jednak... No tak, teraz ostatniej w tej Gromdzie to wygrał... Ten mały wygrał, to jest sportowiec i to całkiem... To był hit dla mnie, 1,70 m gość walczył z typem, który miał 2 metry. I to jest niebywałe, to przecież jakbyś zobaczył, to byś, kurczę, no chyba go zmiecie zaraz, no nie? A takie serce do walki. No. To też pokazuje że trzeba mieć pokorę dla każdego, to co mówiłeś na początku. Tak, no pokora musi być. No, w takim sporcie, jakim no, w ogóle boks, w MMA. No, nikogo lekceważyć nie można. W żaden sposób. No a ty jakich miałeś idoli? Jakich najbardziej lubisz bokserów historycznie czy teraz? Z moich czasów to pamiętam, że Fernando Vargas, taki Meksykanin, rewelacja. On miał świetne walki z Oscarem De La Hoyą, z Tito Trinidadem. To był mój czas wtedy, jak ja byłem młodym chłopcem, no to bardzo się tam przyglądałem. Mu. Na naszej polskiej scenie, no to wiadomo, Andrzej Gołota. No. I no kurczę, Mike Tyson, teraz Alvarez obecnie. Czyli bardziej, no bo ty jesteś taki, w jakiej ty wadze chodzisz? Ja boksowałem, zacząłem 57, to była moja pierwsze walki to była 57, potem 60, 63,5, 67. Czyli te lżejsze, tak? Tak, bardziej. Tak. No, tak, to też są bardzo ciekawe, tam szybkość o wiele bardziej się liczy niż siła ciosu, no nie? Znaczy siła ciosu też, ale to idzie też przez połączenie z szybkością, nie? Duża praca na nogach, szybkość, no wszystko jest połączone, no, duża ilość ciosów. A z tych obecnych takich topowych, tej powiedzmy, no Kliczko już nie, natomiast
kto bardziej, na przykład Joshua, Wilder czy ten, czy Fury na przykład z, tych, z tej trójki, jakbyśmy opowiedzieli. No ja sympatyzuję Furemu, lubię go. Tak, jest, taki, no, świr straszny, taki świr. Nie? Jest nieobliczalny, myślę, że tym... brał, taki w ogóle trochę zaprzeczenie, można powiedzieć, sportowca. Mm-hmm. Ale to też jest ciekawe, właśnie jak też psychika na to wpływa, bo on na przykład powiedział, że ja czytałem z nim wywiad i w ogóle tą sytuację. On przecież podał podobno jakieś próby samobójcze. Też, ale duże pieniądze, chyba około 10 milionów rozdał, nie? Za pierwsze walki swoje. Niebywałe, że tak czasami patrzysz na te osoby z pierwszych stron gazet czy z telewizji i myślisz sobie, kurczę, ale oni mają życie, a jednak to są też ludzie, nie? No, dokładnie, nie wygląda też to tak wesoło wszystko. On w ogóle, to też taka chyba ciekawostka na pewno, on mówił w ogóle, że chyba na następny dzień albo dwa dni po tym, jak wygrał Mistrzostwo Świata, jak został mistrzem świata, to właśnie miał taką chęć, żeby się zabić. Bo on już stwierdził jakby, że paradoksalnie już osiągnął tyle, że poczuł taką pustkę w ogóle, że no, to jest niesamowite też pod kątem takim psychologicznym, nie? Że no, właśnie... no pokazuje, że jest na pewno nieobliczalny, ale fajny ma boks i no, kibicuję mu. No, mam nadzieję, że wygra teraz. No teraz właśnie będzie walka Fury i Joshua, nie? Joshua. No, mhm. Nie wiem kiedy dokładnie. No ja też nie kojarzę ale tego. Ale wiemy, że już jest sklepnięta. Tak, ma być, no. Dobra. To powiedz mi, jakie jeszcze tak na koniec. Kluczowe cechy, twoim zdaniem. Kilka takich kluczowych cech dla osoby, która chciałaby boksować, chce trenować. No to na pewno zawziętość, nieustępliwość, sumienność, pokora. To są takie chyba takie cechy, które powinien mieć zawodnik i które na pewno nabierze. No właśnie, bo to też można pewnie z czasem trochę nabrać tego. Pokory się nabiera. Boks uczy pokory, zwłaszcza, że jest niewdzięcznym sportem. W pewnym momencie wydaje nam się, że wygrywamy jedną, drugą, trzecią walkę, że już dużo potrafimy, że już dużo osiągnęliśmy i jest pyk i się spada na samo dno. No tak jest, niestety. Jak w życiu, można powiedzieć. Boks jak życie. No i trzeba do tego podchodzić bardzo, bardzo... No, rozsądnie. Z dystansem. No, tak to niestety wygląda. Tak bo życie lubi ten dystans skrócić, już tak, posługując się terminologią bokserską. Dobra, Tomek, jeszcze tak już kończąc, odsuwając się od boksu, co lubisz robić po treningach prywatnie? Nie wiem, masz jakieś pasje? No właśnie moją pasją to jest tak naprawdę był zawsze i jest, był sport. Teraz MMA, troszkę też się wkręciłem w to. Chodzę sobie na zapasy, na parterki. Ogólnie sport, sztuki walki. Bo na bez przykład, tego. Ostatnio gdzieś tam czytałem, że część na przykład bokserów lubi w szachy grać na przykład. Fajna sprawa. Też jakoś tak wykształca ten. W ogóle boks to szachy. Przewidywanie. No. Dużo osobom się wydaje, że wchodzą chłopy, którzy się tylko biją po głowie, a tak naprawdę trzeba sprytnie sobie wszystko to poukładać. Nie? Pewnie reżim, już tak jeszcze nawiązując do tego, co mówiłeś, to czyli reżim, pewnie jakaś dieta i tak dalej, starasz się? No też? Tak, no na pewnym poziomie to już jest obowiązkowo, to musi być. Wszystko pod treningi. Tak, nie ma trzech treningów w tygodniu, tylko tak naprawdę cały tydzień. Wszystko jest, musi być wszystko dopasowane, bo inaczej, no inaczej nie będzie sukcesu. Składowa. Tak, tak to wygląda, nie? Dobra, super. Także jeżeli oglądają nas osoby zainteresowane... Zapraszam serdecznie na zajęcia. To jak najbardziej zapraszamy. Też na Facebooku jest profil sekcji bokserskiej, z tego co kojarzę. Jest. Jeżeli chcecie potrenować, tutaj naprawdę fajni trenerzy, osoby, które są kompetentne i też tutaj można naprawdę sporo się nauczyć. Także jeżeli chcecie się poruszać, nawet jesteście początkujący, to nic nie szkodzi. Przyjdźcie, zobaczcie, czym to się je. Tutaj naprawdę zaplecze jest bardzo fajne, także zapraszamy. I cóż, Tomek, dziękuję ci bardzo serdecznie. Dziękuję również. Dzięki, jak widać, fajnie. Osoby zajmujące się boksem to nie są tylko jakieś osoby takie bardzo siermiężne, ale także świetnie się wypowiadające. Także tutaj nie patrzymy stereotypowo, tylko otwieramy się na nowe horyzonty i tego też wam życzę, żeby tak właśnie podchodzić, nie oceniać ludzi po okładce, bo to jednak jest tak w społeczeństwie. Ktoś ale tak jest. Powiesz tak komuś jest. Bokser, to on, Jezu, to ja już idę, bo zaraz tutaj coś mi zrobi. Nieprawda, ludzie są normalni, że tak powiem, patrzmy na ludzi z taką wszystko dozą zaufania i pozytywnym przekazem. Także pozdrawiam was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia.